Witamy ponownie z Łowicza. Tym razem jest z nami jedna z największych gwiazd, jeśli nie największa gwiazda tego turnieju, Mariusz Stępiński. Dzień dobry, witam wszystkich. Mariusz Stępiński to przedstawiciel naszego regionu tutaj, województwa łódzkiego. Mariusz, takie pytanie może prywatne na początku. Czy udało Ci się dotrzeć na święta do rodziny? Czy spędziłeś je w Błaszkach? Na święta niestety nie, ponieważ 26 graliśmy mecz ligowy. Potem graliśmy jeszcze 29, udało mi się dotrzeć na Sylwestra i jestem w Polsce do 8 stycznia, także... Jak to się stało, że tutaj dotarłeś, że w ogóle znalazłeś się na tym turnieju, od kogo otrzymałeś zaproszenie i dlaczego przyjąłeś zaproszenie? Bo naprawdę miałeś tutaj troszeczkę ograniczony czas, żeby się pojawić. Powiem szczerze, zawsze wspieram takie inicjatywy, sam organizuję, więc wiem jak to jest. Sam posiadam fundację, więc zawsze takie zaproszenia przyjmuję i nie było, jeżeli jestem tylko w Polsce, no to nie ma żadnego problemu, żebym tutaj przyjechał. Jakoś akurat w ostatnich latach się tak składało, że zawsze mnie nie było w Polsce, teraz jestem, no to więc jestem też w Łowiczu. Mariusz, jakie to uczucie strzelić piękną bramkę Juventusowi Turyn i zobaczyć uznanie w oczach tak wielkiego rywala, chociażby jak Cristiano Ronaldo? No na pewno fajne uczucie, ja czuję fajne uczucie pokażę strzelonej bramce. Dla mnie to kwintesencja futbolu, strzelać bramki, także na pewno ten gol z Juventusem był dla mnie szczególny, ale mówię, każda bramka to dla mnie wielkie, wielkie wyróżnienie. Na sam koniec tylko wrócimy do Twojej rodzinnej miejscowości, do Błaszek. My jesteśmy telewizją, która prezentuje niższe ligi od czwartej ligi w dół w regionie łódzkim. Wszystkie te ligi staramy się pokazywać. Pokazujemy też często Pogoń Zduńska Wola. Wiem, że też tam grałeś, tak? W Pogoni? Tak, 3 lata jak najbardziej. Grałem tak naprawdę gdzieś tam stamtąd wypłynąłem na szersze wody, bo do Widzewa. Także sentyment jest. Masz bardzo mało na to czasu, ale powiedz mi, czy czasem jednak spoglądasz na te drużyny swoje, pierwsze drużyny, Piast Błaszki, Pogoń Zduńska Wola, czy w ogóle masz na to czas i czy wiesz, czy twoi koledzy tam dalej grają, czy nie w tych drużynach? Grają jak najbardziej, czy spoglądam czasami. Co tydzień patrzę na kolejkę, dzwonię i w Pogoni gra Adrian Budka teraz, a w Błaszkach wielu moich przyjaciół, wielu moich kolegów. Mój bardzo dobry przyjaciel jest prezesem klubu, także no, nie wypada nie śledzić. Zapraszamy na kanał Hattrick TV. Zawsze będziesz mógł zobaczyć swoją drużynę. Może nie zawsze, ale często, jednak parę razy w roku. Jeśli oczywiście znajdziesz na to czas. Mariusz, bardzo dziękujemy za ten wywiad. Oczywiście życzymy powodzenia w rundzie wiosennej sezonu Serie A. Dziękuję serdecznie za wywiad i pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.